Ty, jeszcze Liga chyba coś odjechał. To kurwa za piosenkę. Dobra, zobaczmy. Liga, tak? Jebana kurwa. Ej, ale co, ale nie wyzywamy! Nie do ciebie, do Akasza. Nie wyzywamy! Dziękuję dla Wojka, że za reklamowanie i BMW 3 kupiłem takie mega zadowolony jestem. Ty się zasugerowałeś mną, żeby kupić BMW serii trzeciej. Jesteś mega zadowolony, żeby nam kupiłeś samochód. To, że tak zapytam, gdzie jest donate dla mnie? Coś mi tu kurwa ewidentnie nie gra. Jak to ja jest, że dla Kasik ty byłeś złym otoczeniem, masz Liga, który odwala jakiś kwas 10 minut z totalnym gitem na wspólnego streamowania. Kurwa, tak szczerze to ja mógłbym coś kurwa się na ten teatr wypowiedzieć, tylko że to znowu będzie kurwa za dyma, która jest mi obojętna, nie? Ale z racji tego, że mi jest to obojętne kurwa, ktoś się obrazi, to powiem ci tak, że no, w życiu już tak bywa, czy to jest dobre, czy nie, no to też trochę nie trudno mi oceniać, że w życiu robisz rzeczy, które lubisz, albo które ci się opłacają. No bo jak nie, to ich nie robisz, bo po co masz robić coś, czego nie lubisz, albo przynajmniej ci się to nie opłaca, nie? Czyli na przykład, są ludzie, którzy pracują, nie? Ale w k***e nie lubią tego robić, bo jest chujowa praca, bo cokolwiek. Ale im się opłaca, bo wiesz, opłaca im się to pod tym względem, że no muszą pracować, bo mają z tego pieniądze, nie? No i też są rzeczy, które robisz, bo lubisz, nie? Ale niekoniecznie się opłacają, czyli nie wiem, lubisz, kurwa, brać narkotyki, nie? Kwestie moralne nie wchodzę, no ale ci się to ewidentnie nie opłaca, bo i zdrowotnie, i finansowo branie narkotyków to nie jest, kurwa, jakieś super, nie? No ale lubisz to robić, więc to robisz. Więc ja po prostu po znajomości z Katarzyną mam takie spostrzeżenie, że ona nie do końca lubiła jakby tą znajomość. Tylko na pewnym etapie jej się to, opłacało. I jakby to tyle, nie? Bo jakby spróbowałem w jakimś stopniu przemyśleć, co ona swojego czasu powiedziała i jakby tylko do takich wniosków dochodzę. Więc no, wiadomo, najlepsza jest sytuacja w życiu, jak coś lubisz robić, ci się to opłaca. Czy na przykład masz zajebistą pracę, dobrze ci płacą, albo wiesz, coś takiego, raz, że ci się to opłaca, dwa, że lubisz to robić. No, wyobraź sobie, że na przykład dostałbyś pracę jako tester wina, a jesteś alkoholikiem, nie? I to lubisz i ci się opłaca. Może zdrowotnie ci się nie opłaca, no ale wiesz, że finansowo. Ale ja myślę po prostu, że ludzie powinni być szczerzy w tym, co robią i w tym, co mówią, bo uważam, że nie ma niczego złego w powiedzeniu: słuchaj, coś mi się opłacało, nie opłaca mi się. A z racji tego, że nie za bardzo to lubiłam, to po prostu tego nie robię. To jest jakby, to jest najszczersze wyznanie, jakie można rzucić. A mówienie nieprawdy już jest, niekoniecznie okej, okay. Bo ja rozumiem, że ktoś mnie nie lubi, nie? Jakby mam jeszcze w sobie na tyle pokory, żeby zrozumieć, że ktoś mnie nie lubi, albo że ktoś nie za bardzo szanuje to, co robię. No chuj, kurwa, każdy ma inną moralność, każdy ma inne podejście do życia, więc znajdę w sobie na tyle pokory, żeby zrozumieć, że komuś się nie podoba coś, co ja robię. Totalny luz. Ale nie może być tak, że w momencie, kiedy, no też można powiedzieć z perspektywy czasu, ja jestem najgorszą wersją samego siebie, no każdy ma w życiu wzloty i upadki, nie? Myślę, że nasza dzisiaj stoję na dużo wyższym poziomie niż stałem w ubiegłych latach i ktoś nie ma z tym problemu, praktycznie cię shadowuje, wiesz, można kurwa nawet puścić Lady Punk zawsze tam, gdzie ty, a potem się tego wyrzeka, to jest kurwa jakiś delikatny problem z tym związany. Inteligentni zrozumieją, głupi nie będę tłumaczył, bo nie ma to sensu. I to by było na tyle, nie? Więc no. Tylko też jest pod tym względem, ja się nauczyłem jednej rzeczy, że za każdym razem, jak się dzieje, no może nie za każdym razem, bo na niektóre rzeczy jeszcze czekam, ale wiele razy w życiu, życie mnie nauczyło, że wiele razy, gdy byłem niemiło zaskoczony, to po chwili działała karma, nie? Ale ja nie jestem jakby, też żeby nikt sobie nie pomyślał, ja nie jestem ani rozgoryczony, nie wiem, kurwa, nie jest mi przykro, ja nie płaczę, nie myślę o tym na co dzień, jakby jest mi to obojętne, nie? Bo na koniec dnia, jeśli chodzi o twoje zachowanie, to nie powinieneś się jakby nikomu z niczego spowiadać. Ale dobrze jest spojrzeć w lustro, kurwa, patrzeć w lustro i żeby było okej. Okay. Więc no, jeśli sumienie cię nie gryzie z rzeczy, które robisz, wiadomo, każdy ma tą moralność trochę inaczej, nie? Są ludzie, kurwa, co zabijają innych za pieniądze, a potem zakładają, kurwa, swój outfit domowy i siedzą, kurwa, z rodziną przy stole, nie? I ich to nie gryzie. Więc jakby każdy ma tą moralność gdzie indziej, więc jeśli na koniec dnia ktokolwiek czuje się dobrze z tym, co zrobił albo robi, to jakby spoko. I jakby to jest 70. tyle. Ty masz w sumie sporo takich przypadków, ze komu spomogle lub kogo spodpromowale i za każdym razem wychodzisz z takich znajomości z cejem w pumperniklu. Kurwa, wiesz co, to jest trochę jak ze zbiórkami charytatywnymi, myślę. Jak wpłacisz na 3 zbiórki i się okażą skamem, to nie znaczy, że masz się, kurwa, zamykać na to, żeby, jakby, że masz się obrazić na ludzi, nie?
Ale też myślę, kurwa, że niejedne fortuny na frajerach zostały zbudowane, więc jakby, więc są potrzebni ludzie moralnie spaczeni i są potrzebni ludzie, na których można żerować. Czy wierzą o to, że w życiu nie dzieje się nic bez powodu? Kurwa, myślę, że wszystko w życiu jest konsekwencją wielu zdarzeń, nie? Ja kilkukrotnie miałem tak i myślę, że to zadziałało, znaczy tego typu jakby ta myśl przewodnia zadziałała i na minus, i na plus. Na przykład w moim życiu. Ja wam kiedyś opowiadałem, na przykład jak miałem deala z Overwatchem, nie? Więc no, totalnie przez przypadek spoznałem się z jakimś ziomkiem, kurwa, wiesz. Nie wiedzę nawet, kim jest. Tamten typ był, kurwa, dla mnie randomowy. Pod tym względem, że wiesz, że ja rozmawiałem z nim, ja nie wiedziałem, kim on jest, wiesz, nie wiem, gdzie pracuje i czy, kurwa, wiesz, warto się z nim zadawać, czy nie. Tylko po prostu, sobie spędziliśmy czas. I chłop potem się okazało, że coś tam w Blizzardzie robi i, kurwa, deala życia dostałem, jak wychodził Overwatch tam w 2016 roku, nie? I myślę, że to było pokłosie tego, że może miło mnie wspominał. Ale też myślę, że z drugiej strony ileś osób się ze mnie zraziło przez cokolwiek i to potem też skutkowało jakąś niechęcią, nie? I też jakby rozumiecie, o co mi chodzi, nie? No tak to już, kurwa, bywa, nie? Tak to już bywa. No, ale jak z racji tego, że nikt mnie nie słucha, to mam mówić dalej. A jakbym powiedział chuj do pacyjski, to byście na XD napisali. Kurwa, ale ja nie lubię kontentu jedzeniowego, więc to, czy ktoś zjadł 50 tysięcy kalorii, czy 140 tysięcy, to mnie mało interesuje, wiecie? Jakby ten odcinek jest totalnie nie dla mnie. Sami wiecie, że ja kontentu jedzeniowego nie oglądam, bo mnie on po prostu nie ciekawi. Czuję jakąś awersję do oglądania ludzi, jak jedzą, bo nie, w ogóle z tego fanu nie czerpię. W jedzeniu fajne jest, a jak ty jesz, a nie jak ktoś ci mówi, czy było dobre to, co zjadł. Nie, to nie o to chodzi, czy się robię głodny. Wiadomo, że się robię głodny, no ale bez przesady. Tunda, jak ludzie tego książka oglądają naukowo, to nie kumam. Wiesz co, jeszcze rozumiem, jak ktoś ogląda na przykład... Nie no, są ludzie, którzy lubią taki content. Na przykład Błoński lubi taki ten content. Rafał to, kurwa, od lat ogląda taki content z jedzeniem. Błoński, to pamiętam, przyszedł i z Rafałem rozmawiałem kiedyś przez półtorej godziny o Mister Krycha, jak on jeszcze nawet taki wyhypowany nie był. I tam mówili, coś tam tego potwora. Się śmiali, ja mówię, kurwa, szaleni ludzie. Dopiero potem ten Mister Krycha tak wypłynął. Jeszcze bym rozumiał, jak ktoś ogląda tam jakiegoś youtubera, tam niech to będzie Książuro czy ktoś, bo poszedł na przykład do restauracji, do której ty być może pójdziesz, jak se, nie wiem, pojedziesz do Warszawy i już wiesz, na przykład gdzieś na kebaba, o. Bo na przykład ktoś powiedział, że jest mega dobry, ogólnie opinie są kurwa dobre. Zamiast czytać kupione te opinie na Google, to pójdziesz tam, bo ktoś już był. Masz rację w tym, co mówisz, sam nad tym, jak myślałem, to mi tak wyglądało, no ale nie jestem w tej relacji, no może mi się wydać. Wiecie co, no jakby... No kebab powinien mieć aż jeden smak, czy tak samo jak makaron, nie? Więc oczywiście teraz się robi jakieś, na przykład spaghetti bolońskie, kurwa, bez mięsa, nie? Jakby robią jakieś, albo zamiast mięsa dają ci tofu, kurwa. Rzadko kotlet schabowy z tofu, kurwa. No nie wiadomo, o co chodzi, kurwa. Albo schabowy, albo z tofu. Ale z założenia, że schabowy też powinien tak samo smakować, nie? Po prostu dobrze wysmażone mięso schabowe. Jak ktoś uważa, że po jakimś czasie, kurwa, inna osoba, nie zasługuje na wiadomość czy na rozmowę telefoniczną, to jakby, stary, tak musiało być i tyle. Więc myślę, że też fajnie jest sobie znaleźć nie jedną osobę, która powie ci, co jest dobre, bo to jest dobre dla niego, tylko osobę, którą widzisz, że ma jakby zbliżone preferencje kulinarne do twoich, wiesz, sposób wysmażania. Ja na przykład jak jem burgery albo steki, to well done. I zaraz jakiś, kurwa, wiesz, ktoś się na internecie, kurwa, naczytał, że o, kurwa, tylko medium rare, musi być krwiste, ja pierdolę. I dla mnie to jest debil, nie? Ale nie debil, że je, kurwa, jedzenie inaczej niż ja, tylko że, kurwa, próbuje mi zapierdolić coś, czego ja nie chcę, nie?